druk nr 466, projekt zarządu. I tutaj to Państwu tylko omówię. Podjęliśmy w grudniu 2012 roku została podjęta uchwała, w której Rada Dzielnicy III przeznaczała pieniądze ze środków puli inwestycyjnych do puli środków bieżących. W maju tego roku musieliśmy podjąć uchwałę zmieniającą jakby przekazanie tych środków tak, żeby one stały w tej puli inwestycyjnej. Równocześnie w tym samym czasie skarbnik miasta Krakowa podjął decyzję i uruchomił te pieniądze na tych zadaniach bieżących. Więc my idziemy w tym toku, żeby nie przestawać jakichś następnych paragrafów. Anulujemy tą uchwałę z dnia 28 maja, druk nr 395. No i pieniądze będziemy mieli na wydatkach bieżących, którym będziemy to według wskazań dzielnicy wydatkować. To jest kwota 58 800 zł. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie ma. Przystąpmy do głosowania. To jest za aprobacja druku 468 podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta.